Rozdział drugi pod tytułem Mniszka. W redakcji bibliofila polskiego, gdzie zameldowałem się prawie natychmiast po przyjeździe, ten stary szympans przyjął mnie bardzo przychylnie. Był wyraźnie zadowolony z mej trzymiesięcznej pracy za granicą i wyraził zgodę na urlop, który zamierzałem przeznaczyć na poszukiwania zabójców Herakliusza Pronobisa, a przede wszystkim na odnalezienie czarnej milady. Serce bohatera serdecznie poklepał mnie po plecach. Zmężniałeś, Tomaszu. Tam tacy jak ty mężnieją. Masz teraz twardy styl, jakbyś rył słowa w granicie. Zmężniał, rzekła z powątpiewaniem, mniszka, krytycznym wzrokiem obrzucając moje dość wątłe ramiona. A kiedy opuściłem gabinet naczelnego, wybiegła ze mną na korytarz i powiedziała surowo. Tomaszu, twoje reportaże i korespondencje zupełnie mnie zawiodły. Ty wciąż jeszcze potrzebujesz pomocy. Tak myślisz? Na jakiej podstawie, jeśli można zapytać, odrzekłem dość gburowato. Ukryłeś przed nami, Tomaszu, że byłeś w Borowie wraz z mistrzem Natanielem. O, to na pewno wielki poeta. Ale czy jest to właściwy towarzysz dla ciebie? On odważył się na jednym z zebrań poetów stanąć w obronie tego wstrętnego sługusa burżuazji Bertranda Russella i wygłosił mowę o szkodliwości cnotliwych ludzi. A poza tym, kochanie, zapytałem już grzeczniej. Podczas twojej bytności za granicą trzykrotnie przychodziła do redakcji i pytała o ciebie niejaka pani Ewate. Pragnęłam dowiedzieć się od niej, jakie sprawy ją do ciebie kierują. Ale nie udzieliła mi wyjaśnień. Pozostawiła tylko swój numer telefonu z prośbą, abym ci go przekazała. Wybacz, zgubiłam gdzieś kartkę z numerem. Nie znam pani Ewy T. Nie znasz? zapytała ironicznie. Ale ja ją znam dobrze, a raczej znałam jej rodziców, którzy posiadali przed wojną wielki majątek ziemski. Niedobrze, Tomaszu. Świadczy o publicyście, gdy z jednej strony rezygnuje z pomocy, jakiej chce mu udzielić redakcyjna koleżanka, a z drugiej zawiera przyjaźń z poetą, sceptykiem i z córką obszarnika. Ale szanno, nie rezygnuję z przyjaźni z tobą, zawołałem. Jeśli chcesz, możemy znowu razem chodzić do teatru. Do teatru? Dość mam teatru. Po każdym przedstawieniu jesteś śpiący i zmęczony. Więc może pójdziemy do kawiarni? Co? Za kogo o tym nie masz? Nie będę chodziła tam, gdzie całymi godzinami przesiadują na plotkach przeróżne drobnomieszczanki. W takim razie przyjdź do mnie do domu. Zaczerwieniła się. Nie rozumiem cię, Tomaszu. Ja? Do ciebie? Do samotnego mężczyzny? Trzy dni temu wygłaszałam na zebraniu Stowarzyszenia Dziennikarze Referat o Moralności. Nie chcesz chyba, abym co innego ogłosiła, a co innego robiła? Nie jestem obłudna. Nie moja wina, że wygłaszałaś taki referat. Jesteśmy teraz w sytuacji bez wyjścia. Przyjdź do mnie. Do ciebie, Anno? Do młodej, samotnej kobiety? Przyjdź do mnie dziś wieczorem. Opowiesz mi o swych wrażeniach z podróży, powiedziała twardo mniszka. Redaktoran, czyli jak ją nazywaliśmy, mniszka odnajmowała sublokatorski pokoik w mieszkaniu wysoko postawionego i odpowiedzialnego pracownika w luksusowym domu dla wysoko postawionych i odpowiedzialnych pracowników. Pokój jej był nieduży, ale bardzo wygodny. Umeblowany nowocześnie, pełen kwiatów i tych książek, które za nieduże pieniądze można było w wielkiej ilości i władnych oprawach nabyć w każdej księgarni. Mniszka była szczególnie dumna z tego, że posiada wielką encyklopedię radziecką aż w trzech identycznych egzemplarzach. Powitała mnie w szlafroczku koloru żółtawego. Ach, Tomku, zawołała, a głos jej lekko drżał. Czytam o teorii szklanki wody. To straszna, okropna teoria. Pomyśl, przespać się z mężczyzną to tyle samo co wypić szklankę wody? Jakież to niemoralne, ohydne, aż dreszcz mnie przenika na samo wyobrażenie o czymś takim. Co o tym sądzisz? Wzruszyłem ramionami. Nie wiem nic w tej sprawie. Mało pijamy wody. Wolę herbatę. Mocną. Podeszła do mnie blisko, bliziutko, przewracała kartki książki, jakby szukając odpowiedniego cytatu. Chyba nawet nie zauważyła, że szlafrok rozsunął się, obnażając jej nogę. Autor tej książki, powiedziałem, patrząc na udom niszki, był już człowiekiem starszym, gdy zwalczał teorię szklanki wody. Z trzaskiem zamknęła książkę. Tak nie wolno mówić. On jest zawsze młody, a ty jesteś zepsuty. Zauważyła, gdzie biegnie mój wzrok. I czym prędzej zasłoniła nogę szlafrokiem. Usiadła mi na kolanach. Objęła mnie za szyję. Zanurzyłem twarz w jej obszernym dekolcie. Przytuliła się do mnie, a wówczas piersi wypłynęły jej na wierzch jak dwie białe fasole. A ty. Nie chciałbyś się ożenić? zapytała, całując mnie w usta. Mruknąłem coś niewyraźnie. Odepchnęła mnie, zerwała się i poczęła biegać dookoła stołu, a poły szlafroka fruwały jak skrzydła. Miała wysoki i bardzo wypukły kuperek, który czynił ją podobną do osy. Podły, podły, to skutki przyjaźni z tym, Natanielem. Mistrz Nataniel nie należy do przeciwników małżeństwa. Był już trzy razy żonaty. Pierwsza żona z domu hrabina Pembroke zmarła na Raga. Z dwoma innymi żonami mistrz rozwiódł się jeszcze przed wojną, przechodząc z wyznania katolickiego na kalwinizm, a potem na prawosławie. W ten sposób mistrz poznał rozliczne religie. Więc ostatecznie jakiego wyznania jest Nataniel? Był i jest wolnomyślicielem. Wstałem z tapczanu i spróbowałem ją objąć. Nie stawiała oporu. Ach, westchnęła, kiedy całowałem ją w szyję. Skóra mniszki pachniała jak macedoński tytoń fajkowy, ekstra duwan za lulu. Nagle z przestrachem spostrzegłem, że jej luda są szorstkie jak tarka. Była w tym miejscu jak kurcze oskubane z piór. No tak, powiedziałem ze smutkiem. Zniechęcony usiadłem na tapczanie. Powiedziała ze złością. To, co robimy, jest nikczemne. Potem obciągnęła na sobie szlafrok i wybiegła z pokoju. Wróciła po piętnastu minutach, ubrana w ciemną suknię z jakąś białą wstążką pod szyją. Wyglądała prześlicznie. Skromna, młodziutka pensjonarka.